Przed nami, ósmoklasistami, czas trudnych wyborów. Co dalej z naszą edukacją? Jaką wybrać szkołę? Może w podjęciu decyzji pomogą nam uczniowie i absolwenci szkół średnich? Zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka z cyklu Dokąd dalej, ósmoklasisto? Po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 imienia Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, popularnie zwanego Rolnikiem, oprowadzi nas Szymon Pawlik. Hejka, właśnie przyjechaliśmy pod szkołę Rolnik, zaparkowaliśmy sobie i zaraz przedstawimy Wam kilka minusów i plusów uczęszczania do tej szkoły. Zapraszam! Czekaj, ty sobie chcesz łazienkę pokazywać? Pierwszym dużym plusem tej szkoły jest oczywiście przestronna i wielka, duża świetlica, która jest dobrze wyposażona i możemy spędzić tam czas, jeśli przyjeżdżacie wcześniej do szkoły i na przykład czekacie na zajęcia. Tak jak widzicie, szkoła też słynie z osiągnięć sportowych. Koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna. I wiadomo, jeśli kochacie sport i jesteście w czymś dobrzy, będziecie mieli szansę tutaj jeździć na zawody i też pomagać zdobywać szkole co redencji pucharów. Minusem jest to, że jest dużo schodów i wiadomo, ludzie, którzy nie lubią chodzić po schodach, będą troszeczkę musieli się nadwrężyć tutaj, wiadomo. Bo sale są na każdym piętrze, będzie trzeba trochę powiedzieć. Tak, jak oczywiście też kolejnym plusem jest psycholog szkolny. Wiadomo, ludzie z problemami będą mieli się do kogo zgłosić i pogadać. Chyba. Jednym z takich minusów tej szkoły można powiedzieć, że strasznie pachnie tutaj taką szkołą. Mamy tutaj bufet, niestety jest zamknięty, ponieważ wszystkie posiłki na gorąco można tylko dostać na wynos, niestety nie można jeść przy stolikach. Ale plus jest taki, że jest bufet i jest jedzenie przewyżne. Kolejnym plusem jest to, że wokół szkoły znajduje się dużo obiektów sportowych typu akwapark, stadion, pogonisiece. Tam mamy lodowisko, osir, siłownię. Oczywiście też plusem kolejnym jest to, że na dole też mamy siłownię w tej szkole. Kolejnym plusem tej szkoły jest to, że tutaj, jak można samym zobaczyć, są podziękowania, dyplomy, certyfikaty. Dużo się tutaj nauczycie. Nauczyciele są wykwalifikowani w swoim zawodzie i naprawdę oni dążą zawsze do tego, żeby wyjść stąd jak najlepszymi ocenami i wiadomo, zdobyć to, co się chce robić po szkole. Mamy też i bibliotekę, wiadomo, jeśli ktoś lubi czytać książki, jest fanatykiem lektur, będzie miał tutaj, wiadomo co robić, bibliotekę również można spędzić też miło czas dla ludzi, którzy kochają czytać. Ładnie jest ozdobiona, widać od razu, że pracują tutaj ludzie wykwalifikowani i bardzo ładnie malują i potrafią zadbać o wizerunek w swojej sali. To jest bardzo dobrze, na plus. Znajdujemy się teraz oczywiście w piwnicy, gdzie mamy szatnię i siłownię. Ciekawe, czy są zamknięte. Ale ludzie, którzy lubią trenować, będą mieli też tutaj co robić po lekcjach. Osób uczących się na profilu rolnik istnieje możliwość zdania prawo jazdy na traktor. Jest oczywiście plac manewrowy, na którym można się nauczyć i zdać prawko. Znajdujemy się na parkingu dla uczniów, gdzie osoby przyjeżdżające samochodem mają gdzie go zaparkować i oczywiście samochód będzie tutaj bezpieczny, plus teren jest monitorowany. Plusem kolejnym tej szkoły jest to, że są również lekcje na dworze. Jak oczywiście tutaj widać, pani nauczycielka razem z dziewczynami prowadzi lekcje z ogrodnictwa. Uczniowie, którzy muszą dojeżdżać na PKS-y albo gdzieś dalej, jest przystaneczek naprzeciwko szkoły. Co 15 minut przyjeżdża trójka, która okrąża całe Siedlce. Znajdujemy się właśnie pod Żabką, która mieści się 150 metrów od szkoły. Więc jeśli zapomnieliście kanapek albo jesteście ogólnie głodni, możecie wpaść już na szybkiego hot doga albo 7 Days'a. Jednym z minusów szkoły jest mała sala gimnastyczna, jak na taką dużą szkołę. Dużym aspektem jest posiadanie przez szkołę Rolnik boiska Orlik, na którym odbywają się WF-y. Jak jest ciepło?
Osoby, które mają codzienny problem z dojazdem do szkoły, mają możliwość zamieszkania w internacie, który mieści się koło szkoły. Na sam koniec naszej recenzji o szkole warto też wspomnieć, że rolnik łączy się z innymi instytucjami, dzięki którym możemy zdobywać doświadczenie w wybranych kierunkach i korzystamy z zajęć pozalekcyjnych. Dołóż coś jeszcze. Ale co ci mam dołożyć? Ty już wszystko powiedziałeś. Zakończyliśmy recenzję o szkole Rolnik. Wyszło oczywiście więcej plusów, ponieważ szkoła wykwalifikowana. Cóż mogę powiedzieć na koniec? Zapraszam tutaj. Naprawdę przeżyjecie tutaj piękne chwile.